Czy ułamek 11 możemy zapisać jako ułamek dziesiętny i zaokrąglić go do tysięcznych? Patrząc inaczej na te 11 jest to to samo co 11 podzielone przez 25. Możemy dosłownie podzielić 11 przez 25, a to co otrzymamy, będzie przedstawiało 11/25 w postaci ułamka dziesiętnego. Ponieważ dojdziemy do miejsc mniejszych od jedności, dojdziemy do miejsc dziesiętnych, setnych i tysięcznych, dodajmy do tych jedenastu kilka zer o tutaj po przecinku i teraz zacznijmy dzielenie. 25 nie mieści się w jedności, 25 nie mieści się w jedenastu, 25 mieści się w 110. 25 mieści się w 110 4 razy 4 razy 25 równa się 100, czyli mieści się 4 razy. Zostawmy przecinek w tym miejscu. Zapisujemy 0 i 40 dziesiąte... 4 razy 25 równa się 100. Teraz odejmujemy 110 minus 100 równa się 10. Teraz możemy dopisać kolejne 0. 25 mieści się w 100 dokładnie 4 razy. 4 razy 25 równa się 100. Następnie odejmujemy i otrzymujemy 0. Nawet nie musieliśmy tego zaokrąglać. Ten ułamek jest równy dokładnie 0. I czterdzieści cztery setne.